Siemano, wróciłem do rzeki, dzisiaj z grubszym sprzętem, fajnie sobie woda płynie, jest trochę paskudna pogoda, bo jest bardzo mokro i tak deszczowo, teraz akurat nie pada, ale jeszcze z małą godzinkę temu to naprawdę lało, ale jestem dobrze przygotowany, więc myślę, że jakoś to się da. Troszkę tutaj powalczyć. No dobrze. Wędruję do miejsca, w którym byłem wtedy, gdzie wychodziło najlepiej i zaczynam pukać. Pierwsza część zadania to zbudowanie odpowiedniej tamy, żeby sobie troszkę spiększyć wodę, żeby mieć lepszy efekt. Leży w rzece deska, więc zamierzam ją po prostu wykorzystać do tego celu. Moja kopalnia już działa, zacząłem odsysać materiał. No i kręci się jakoś powoli. Co tu dużo mówić. Zobaczcie, o co chodzi. Zapchało. W każdym razie wszystko zostaje ta frakcja, ta grubość kamieni, która mnie mało interesuje, bo interesują mnie bardziej te drobniejsze. Oczywiście przeglądam to tak z grubsza, ale jak na razie nie ma tu nic ciekawego. Muszę to wyciągnąć. O. Konkretnie. Pokażę wam, jak pięknie kamyczki tańczą w płuczni. Cały czas jest tam jakiś ruch. Super zabawa. Teraz pójdę bardziej tam. Po tej stronie zakrętu troszkę wciągnę, zobaczymy.
jaki tam jest materiał. A to tutaj niech się płucze, niech sobie woda pracuje nad tym materiałem i go czyści cały czas. Zbrałem sobie z tej dziury tutaj jeszcze wiaderko. Tam mam już wyciągniętą płucznię. Muszę teraz wyczyścić gumę, żeby zobaczyć, co tam jest. Nie będę teraz tego tutaj płukał. Materiał zamierzam zabrać w pewnej części do domu. Chcę tylko najdrobniejszą frakcję po takim tym milimetrowym oczku puścić przez moją nową płucznię, tą taką z mikrogumą, tak zwaną gumą inspekcyjną, i zobaczyć, czy tutaj występują jakiekolwiek złocinki. Jednak są to kaszuby, więc teren jest troszkę taki kiepski, jeśli chodzi o złoto, ale wiem, że tam na gumie widać no po prostu mnóstwo kolorowych kamyczków. Jest naprawdę, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie sądziłem, że może być tego tutaj aż tyle. Dobrze, biorę się do czyszczenia. Muszę was tutaj gdzieś wbić. Jak solidnie jest to upchane, praktycznie nie wypada nawet pod takim kątem. Czysta, prosty, szybki temat. To nie wiem, jak można męczyć się z różnego typu mchem górniczym, innymi takimi. Gumy są po prostu fenomenalne. Gotowe. Będzie grubo. Naprawdę będzie grubo. Dobra, nie ma co. Trzeba puszczać następne wiaderka. Myślę, że jeszcze dwa wiaderka i wtedy już będziemy kończyć tą zabawę tutaj w rzece. No, a może trzy. Myślę, że nawet trzy. Tam się fajnie w tym miejscu kopie. Zdjąłem tą najcięższą warstwę, więc teraz już się da. Idę się ustawiać i puszczam materiał.
pracuje wszystko tak jak powinno. Bateria ładnie zabiera, więc uczemy. Bardzo spokojne i odprężające zajęcie. Mimo, że wygląda nudno, to jest bardzo ciekawe. No i przede wszystkim czas. Świeże powietrze, rzeczka. Ten szum bardzo uspokaja. Jak jeszcze można coś ciekawego znaleźć? Jakiś ładny kamyczek, z którego później może kiedyś coś się zrobi. To jest naprawdę fajne. O, nawet wiewiórka jest. Niestety daleko, nie uda mi się wam jej pokazać. Spójrzcie, dwa malutkie, no nie są takie małe, dwa malutkie kamyczki o takim lekko niebieskawym zabarwieniu. Może szafirki? O, tak to fajnie widać. Jest tego w materiale naprawdę dużo. Super. Mam nadzieję, że niektóre będą bardziej niebieskie. A tak przy okazji trafiło mi się jeszcze coś takiego. Fajna taka. Bardzo. Jakby to powiedzieć, taka krystaliczna budowa. Tutaj te fragmenty. Ciekawe. Muszę to chyba zabrać ze sobą i popróbować, co to jest. Na pewno jest to jakiś kwarc, ale fajny, można by coś, może się uda coś z tego wyczarować. Jakieś fajne odłamki. Czas zacząć zabawę w takim laboratorium. Chcę odzyskać najciekawsze kamyczki. Więc pierwszy etap, bawię się tutaj magnesem neodymowym. Bardzo mocny magnes. Znaczy no może nie aż tak jak niektóre, ale robi robotę, zobaczcie. Jest tutaj dosłownie czerwono od tych kamyczków. No, naprawdę grubo. Za każdym razem bardzo duża ilość. Są bardzo drobne, niestety, ale przypuszczam, że jeszcze tutaj się znajdą jakieś ciekawsze. Ale za to jest ich dużo. No i jest czarny piasek, wreszcie go namierzyłem. Okazuje się, że przy większym płukaniu występuje tutaj.
O, tutaj jest kilka większych, takich lepszych okazów. Dobrze. Magnesem opanowaliśmy, wybraliśmy tyle materiału. Wbrew pozorom jest bardzo takie konkretne, więc teraz czas na resztę zabawy, czyli przesiewanie. Oddzielę sobie dwie frakcje pod staną, czyli kamyczki, które mnie najbardziej interesują. I druga frakcja, którą puszczę przez taką mikro płucznię, którą ostatnio budowałem. No, wygląda to ciekawie, ten materiał. Dobrze, ja was nie będę zanudzał tą zabawą. Włączę się, jak zacznę przepłukiwać już na płuczni to, co jest w tej chwili odzyskiwane do wiaderka. Teraz będę na tą najmniejszą płucznię. Zobaczcie, jak ładnie się to układa. Najcięższa frakcja sobie jest tutaj na samym początku. Przypominam, że jest to koncentrat. Jeszcze może za szybko idzie woda, ale coś tam zostaje w gumie, więc o to chodziło. Już nie spodziewam się tutaj cudów. Jakiś, nie wiem, złoto czy czegoś. To jest po prostu taki mały test. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomo, dla mnie najciekawsze kamyczki. Dobrze. Jest pięknie, przyświeciło słońce. Nie wiem, czy widzicie, tam jest po prostu czerwony. Od malutkich granatów. Dobrze, włączę się za chwilę. Już zbliżam się do końca dzisiejszej wyprawy. Także niedługo będziemy się widzieć już w warsztacie. Mam troszkę problem ze złapaniem ostrości, ale to, co tak miga, jest to malutka złocinka. Muszę pomyśleć nad jakimś sprzętem do tego typu zabaw. Nie wiem, czemu to tak robi. No ale bardzo się cieszę. Jest to drobiażdżek naprawdę tak niewielki, że ciężko będzie to stamtąd zabrać. Ale bardzo mnie cieszy to, że to ten sprzęt zadziałał, guma zadziałała tak jak powinna. I coś tam jest. Super. Naprawdę super. Miejsce po tamie rozebrane.
deska wyciągnięta, postawię pod drzewem, będzie na następny raz. Ja się zbieram, idę do domu i tam zajmę się przejrzeniem materiału, chociaż pewnie będę robił to dopiero wieczorem. A złocinki wyszły dwie, postaram wam się je pokazać, jak będę to wszystko przeglądał i nagrywał podczas podsumowania. Dobrze, nie przeciągam. Wracając, pobawię się jeszcze trochę magnesem. Może złapię coś w tej rzece. Gdzieś jakiś kawałeczek żelastwa. No, zobaczymy. Tak dla zabawy, żeby się nie nudziło. Dobrze. Do zobaczenia później. Zajmuję się już przeglądaniem materiału. Trochę tego, o, tam w miejsce jest, przerobiłem. Cudów nie ma. Jak na razie. Tak wygląda to, co udało mi się do tej pory wygrzebać. Jest tu kilka ciekawych kamyczków. Parę granacików, takich większych sobie też odłożyłem. Większych, no. Takich milimetrowych. I teraz tak. Biorę sobie tutaj łyżeczkę materiału. Ciach ją na podstawkę. Rozgarniam. Żeby wszystko ładnie widzieć. Gdzieś tu było jeszcze. Pinceta? Tu jest. Moment. Mokre kamyczki w słoneczku ładnie sobie wyglądają. O, tutaj mamy na przykład fajny różowiutki granacik. Tutaj jest ładniejszy. Taki większy. I tak to wygląda. No, nie będę was tym zanudzał. I pokażę wam po prostu już na podsumowaniu efekty tej zabawy. Tak wygląda podsumowanie wypadu. Sporo fajnych granacików. Niestety malutkich. Trochę kwarcyków. Wybrałem sobie te ładniejsze. Może kiedyś coś z nich tam zrobię, gdy będę już mógł szlifować kamyczki. Zobaczymy. Na tym się żegnam i do następnego wypadu.